Cześć, z tej strony Bogutka. Chciałabym zaprosić Was na mój projekt w ramach wiosennego YouTube Hopa. Wraz ze mną macie szansę obejrzeć aż 21 filmów, które mam nadzieję będą dla Was inspiracją do stworzenia własnej pracy. Oczywiście do wygrania są nagrody i to jest lista naszych sponsorów. Żeby wziąć udział w naszej zabawie, należy spełnić następujące punkty. Po pierwsze, należy zasubskrybować kanały YouTube wszystkich uczestników Hopa. Po drugie, polubić i skomentować każdy film. Po trzecie, stworzyć minimum jedną pracę zainspirowaną filmem z naszej zabawy, a przede wszystkim, czyli punkt czwarty, bawić się dobrze i poczuć z nami wiosnę. Skoro wiosna, to tematem przewodnim są kwiaty. Przygotowałam dla Was w ramach inspiracji ślubny exploding box, ukwiecony różnego rodzaju kwiatami i papierami, oczywiście w kwiaty. Pierwszą czynność, którą zawsze wykonuję, to oklejenie zewnętrznych warstw boxa. Zawsze przygotowuję sobie takie karteczki z wykrojnika. Box jest w wielkości 10 cm na 10 cm, a te kwadraciki są kwadratami o 8 na 8 cm. Przyklejam je na środku, aby ozdobić zewnętrzne części boxa. Do projektu użyłam kolekcji od AB Studio o nazwie Unexpected. We wnętrznej części tego boksa wycięłam kwadraty już szersze, już są one większe i one są mniej więcej pół centymetra mniejsze niż baza takiego pojedynczego kwadracika, czyli około 9,5 cm. Przyklejam na każdą ściankę. Przyklejając takie pojedyncze kwadraty, zawsze smaruję klejem mniej więcej 2-3 mm od brzegu, aby po prostu przy przyklejaniu ten klej mi nie wyciekł i nie uleciał. Następnie dodaję drugą część i to też jest z tego samego wykrojnika, który mieliśmy z zewnętrznej części tego boksa, czyli są to kwadraty o boku około 8 cm na 8 cm i do stworzenia dystansu używam po prostu birmaty pociętej na małe kawałki. Tak przygotowaną bazę zaczynam ozdabiać. Będę tutaj używać dużo elementów tekturkowych oraz elementów skalki. Ten listek, który widzicie, wycięłam z arkusza właśnie kalki kreatywnej złoconej od AB Studio oczywiście. Tekturka, rameczka, taka można powiedzieć rama okna, jest z tekturek Pinzi. Konewkę, którą widzicie tutaj, którą próbuję ułożyć, jest to konewka również z arkusza do wycinania z tej samej kolekcji. Tagi tak samo są z kolekcji Unexpected od AB Studio i tutaj postanowiłam, że dodam taką delikatną koronkę z boku, aby dodać takiego ładnego, troszkę vintage'owego, troszkę takiego lekkiego stylu. Na każdej ściance chcę dodać jakiś element złoty, żeby dodać troszkę temu wszystkiemu wyrazistości takiego większego koloru. Tutaj posłużyłam się kalką kreatywną, również od AB Studio. To były po prostu napisy i wyciętym wykrojnikiem mniejszy fragment. Postanowiłam również, że każdy z tych ścianek będzie ozdobiony również sizalem. To też nada takiej puchatości temu projektowi. Tak więc pod każdym z tych ozdobionych ścianek wrzucam kawałki sizalu. Lubię, gdy tagi są ozdobione, tak więc za pomocą krokodyla wycinam dziurki i wkładam nity o kolorze złotym. Tak jak Wam wspomniałam, właśnie ten złoty będzie gdzieś tutaj się przewijał i on będzie takim kolorem spajającym wszystkie ścianki, wszystkie elementy mojego boksa.
Podczas pracy nad moimi projektami zazwyczaj posługuję się dwoma rodzajami kleju. Jednym z nich jest właśnie klej na gorąco, który tu widzicie, oraz zwykłego kleju introligatorskiego. Zasadę mam taką, że jeżeli przyklejam papier do papieru, to zazwyczaj posługuję się właśnie jakimś magikiem, a jeżeli są to takie elementy albo z materiału, prawda, albo tutaj takie koronki, albo właśnie sizal, to wówczas na szybciutko przyklejam sobie to właśnie klejem na gorąco. Jak widzicie, do niektórych elementów dodaję dystans z tektury introligatorskiej, aby właśnie dodać i nadać tej ściance trójwymiarowości. Gdy już uporam się ze ściankami i takimi pojedynczymi elementami doklejonymi do nich, zaczynam zabawę z elementami kwiatowymi i elementami florystycznymi. No bo wiadomo, skoro wiosenny YouTube hop, to muszą być kwiaty. Wycięłam elementy z arkusza do wycinania. Wszystkie linki podam Wam na dole w opisie filmu. Nie przyglądałam się specjalnie tym kwiatkom, ponieważ one są wszystkie piękne. Powycinałam kilka elementów i właśnie teraz buduję z tego kompozycję. Dodaję również elementy, które są wycięte czy to z wykrojnika, czy katerem i wszystko układam w piękne bukiety.
Mianownikiem, jak Wam wspominałam, jest złoto, dlatego tutaj dodam akurat w tym przypadku na tej ściance malutkiego motylka złotego z kalki kreatywnej, no oczywiście od Abbey Studio. Ścianki boksa są ozdobione, muszę tylko poobcinać troszkę sizalu, aby nie wystawał zbytnio poza właśnie te ścianki boksa. Do ozdobienia środka wycięłam kwadrat o bokach 9,5 na 9,5. Pamiętajcie, że jeżeli robicie środek do Exploding Boxa, musi on się zamykać, tak? Tak więc pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy na pewno tak się dzieje. Na środek wycięłam wykrojnikiem serwetkę oraz kółeczko z kalki kreatywnej złotej, którą widzieliście na jednej już ze ścianek. Układam teraz kompozycję kwiatową z listków wyciętych z wykrojnika, z listków wyciętych z arkusza, dodatkowych kwiatków. Będzie to oczywiście kompozycja kwiatowa, a głównym elementem w tym boksie będą te obrączki z tekturki, które po prostu umieszczę tak pionowo, przykleję to klejem na gorąco i kwiatami obłożę, aby nie było widać kleju i żeby po prostu ładnie trójwymiarowo wyglądało. Środek mamy już pięknie wyklejony, teraz parę dodatków. Jednym z nich będzie złoty wosk, jest to złoty wosk z tentartu. Dodaję troszkę go na kwiatkach, troszkę na elementach listków, by znów był ten jeden wspólny mianownik, o którym Wam mówiłam. Dodaję również kropelki Nuvo, jest to kolor Antique Rose, a także kropelki, które mają imitować krople rosy. Od Dovecraft. Dodaję oczywiście troszkę chlapnięć akwarelą wodną w kolorze białym. I dolna część Exploding Boxa jest już zrobiona. Jak widzicie, są tam takie delikatne przybłyski złota dzięki kalce. A teraz zabieramy się za wierzch naszego pudełka.
Na środek boksa przyklejam kwadrat o wielkości 9,5 na 9,5, a wcześniej brzegi przejeżdżam radełkiem. Kartonik ten przyklejam jeszcze przed złożeniem tego wieczka, ze względu na to, że będzie mi po prostu go łatwiej przykleić. Teraz powybierałam różne elementy i kwiatowe, i troszkę sznureczka, i znów znajdzie się złoty motylek, wstążka, tak więc zachęcam Was do oglądania i zostawiam Was z muzyczką. Ostatnim elementem, który postanowiłam dodać, jest to kółeczko z tekturki. To kółeczko będzie zwisać tak luźno z wieczka tego boksa i o napisie Best Day Ever. Tak jak w przypadku środka boksa, dodaję troszkę wosku, troszkę kropelek oraz oczywiście nie może zabraknąć lapnięć białą farbką.
Moja inspiracja jest już zakończona, mam nadzieję, że Wam się podobało i spróbujcie stworzyć swoją własną wersję tego boksa. Życzę Wam wspaniałej zabawy, nie zapomnijcie o zasadach, które należy spełnić, aby móc wygrać nagrody. Pamiętajcie, że macie czas do 15 kwietnia, aby zaprezentować nam Waszą interpretację i naszych inspiracji. I słuchajcie, kochani, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.